grillowanie nie należy do najzdrowszych form przygotowywania jedzenia. Dzieje się tak dlatego, że podczas grillowania na ruszcie powstają rakotwórcze związki, które podgrzewane ulatniają się do powietrza, a przede wszystkim do naszego jedzenia. Zapominamy o zasadach, których należy przestrzegać, aby te związki nie powstawały. Jednym z zagrożeń jest wytapiający się podczas grillowania tłuszcz. Spada on na rozżarzony węgiel i spala się, wytwarzając szkodliwe dla nas substancje. Co zrobić, aby grillowanie było bezpieczne dla zdrowia? Aby zmniejszyć ryzyko powstawania rakotwórczych związków, pamiętaj, aby grillować jedynie świeże, surowe mięso. Wszelkie gotowe wędliny i kiełbasy nieprzeznaczone do grillowania zawierają konserwanty, które podczas grillowania stają się dla nas szkodliwe. Po zakończonym grillowaniu zawsze dokładnie wyczyść grill, aby nie kłaść mięsa na brudnym grillu. Grillować należy jedynie węglem drzewnym lub drewnem z drzew liściastych. Drewno z drzew iglastych zawiera żywicę, z której podczas spalania ulatniają się szkodliwe substancje. Mięso warto kłaść na aluminiowych tackach, a nie bezpośrednio na grillu. Dzięki temu zminimalizujemy przechodzenie szkodliwych substancji do mięsa. Mięso przed położeniem na grilla należy zamarynować. Dzięki temu będzie się ono piekło dużo krócej, a tym samym mniej szkodliwych substancji przejdzie do jedzenia. Do mięs z grilla zawsze spożywaj dużą ilość warzyw i owoców, dzięki temu unikniesz zakwaszenia organizmu.